Sega. Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest pierwszy odcinek z nowej serii, jakim jest Sonic and the Secret Rings. Przede wszystkim przepraszam, jeśli jest malutkie echo, a słyszę sam, że jest. Przemeblowuję pokój, po prostu jestem w trakcie załatwienia tego. Więc zapytałem się was oczywiście, jaką chcecie grę, bo chciałem trochę odpocząć od takich długaśnych gier Sonica po Sonic 06, bo Sonic 06 to po prostu był dramat, jeśli chodzi o długość. No, zapytałem Sonic Rivals, Sonic Generations, Sonic and the Secret Rings, no i wygrał Sonic and the Secret Rings. Niestety wiem, dlaczego to zrobiliście. Bo oczywiście gra jest super duper hejcona, bo motion controls i tak dalej. Ja trochę źle wpadliście, bo ja akurat za bardzo dużo problemów z Secret Rings nie mam, co pewnie będę żałował, że powiedziałem w trakcie tej serii. Ale no, i zanim ktoś się zapyta, dlaczego nie zacząłem w menu głównym Wii, jak zwykle to mam w, jak to się mówi, w zwyczaju. Otóż mamy tutaj patch na 60 fpsów, więc będzie to let's play z konsoli w 60 fpsach. I z tego co widziałem, w Secret Rings akurat nie ma za dużo problemów. Black Knight wiem, że ma problem tylko w Misty Lake, więc jeśli będę robił Black Knighta, to po prostu Misty Lake będzie w 30, a reszta poziomów będzie w 60, ale bez zbędnego przedłużania zapraszam na przygodę. Stworzymy nowy, to jest mój normalny save, patrzcie, 7 godzin praktycznie ograne, kurde. Nie wiem, 100% bo nie ma 99, ale dobra, więc jadymy. Lost Prologue. Prologue. Paragraf pierwszy. Jadymy. Boy, is it that late already? What time is it? Huh? You are the blue hedgehog. Ah! What the? Do not be alarmed. I am Shara, the genie of the ring. You know, like Aladdin in the Magic Lamp? Don't think I've read that. What? You've got to be kidding me. It's the best story of all the Arabian Nights. Or at least the second best. But that's besides the point. Please, look at this. Hey, the page is blank. Our world, the world of the Arabian Nights, is vanishing. Vanishing? But how? This is the work of an incredibly evil spirit. The Eraser Djinn. Eraser Djinn? Yes. He used his evil magic to become even more powerful. He could not bear to simply remain in the book any longer. And so he has begun to set the inscriptions free, absorbing the power of the book itself. The power of the book? If our world ceases to exist, then not only will those stories be silenced forever, but the Eraser Djinn will then be unleashed into your world. That definitely sounds like trouble. But what do you want me to do? I want you to stop him. You must stop the Eraser Djinn. Only you, the Blue Hedgehog, can do it. So this guy needs someone to put him in his place, does he? I suppose I can help out with that. It might even be fun. But this is all just something out of a storybook, right? How am I supposed to do anything about that? That's easy. You are my master, having called forth the genie of the ring. As such, I am able to grant your wishes. Simple wishes, at any rate. Bringing you into the world of the Arabian Nights is within my power. What? Inside that book? Now please,
Place the ring on your finger. Like this? Ouch! Hey, take it easy. My apologies, O Master, but now the contract has been sealed. Contract? Yes. As Master of the Ring, I am now bound to protect you. Now, rub the ring. Like this? Oh, Master of the Ring, what is thy wish? Hut-choo! Hut-choo! How about a handkerchief for starters? Make that a few. Thanks, you're a lifesaver. You see, I caught this cold yesterday and... Please, be serious. Okay, okay. Thanks for the hankies, though. Oh, please. Someone tell me that this isn't really happening. All right. Let's go. Take me to this world of the Arabian Nights. As you wish, Master. Quit it, will you? My name's Sonic. Sonic the Hedgehog. Very well, then, Sonic. The legendary hedgehog. Here we go, into the world of the Arabian Nights. Okay. Now this is first class. Here we go. Strasznie mi się podoba scenariusz Secret Link. Znaczy, osobiście mi się wydaje, że lepiej by było jakby trochę też byli w normalnym świecie. W sensie, jakby to wyjaśnić. Fajnie by było jakby... Jakby po prostu było trochę, że wiecie, że już fabuła by się zaczęła, jak już Eraser Jin wchodzi do świata Sonika i po prostu by to było tak trochę pomiędzy, że o, że trochę spędzamy w czasu normalnym świecie, że trochę spędzamy czasu w świecie Arabian Nights. To by było fajne. Według mnie. Więc no, teraz przechodzimy trochę tutorial, to jest trochę tych misji. Oczywiście nie musimy ich wszystkich przechodzić, co jest bardzo dziwne w Secret Rings, że wiecie, mamy wszystkie te rozdziały, tutaj też mamy ich w pizdu. I tak naprawdę nie musimy ich wszystkich przechodzić, żeby przejść grę. Po prostu musimy tak przeładzić, aż po prostu się nie odblokuje konkretna misja, która będzie nas progresowała dalej z historią. Co jest głupie? Jak wiecie, mogę przeżyć ten dziwny schemat kontrolek, że motion controls i tak dalej. Ja to mogę przeżyć. Nie, to nie jest jakieś coś, co mi przeszkadza aż tak bardzo, ale jak dajecie mi jeszcze coś takiego, że nie mogę przejść gry, normalnie ją przechodząc, to jest już troszeczkę dziwne. Bo ja nawet lubię Secret Rings. Ja lubię gry Story Bowl, w szczególności Black Knight. Bo Black Knight jest epicki. Secret Rings, mówię, no trochę gorzej lubię, bo no, ten motion control jednak jest wadą. Ale dosyć lubię ją. Więc... To jest tak dziwne. Dziwne się czuję po prostu z Secret Rings, ale... Nie powiedziałbym, że hejcę tą gierkę. No i odblokujemy tutaj misję. Jak zauważyliście, zdobywamy medale w tej grze. To jest, można powiedzieć, takie zastępstwo za rangi w normalnych grach Sonika. No wiecie, normalnie w Soniku dostajemy rangi S albo A jako największą i później jest A, B, C, D. Czasem E. No i po prostu to tyle. Dobra, trochę mnie denerwują tutoriale, ale musimy je przeżyć. Bo to są tutoriale, trzeba je przeżyć. I o czym to ja? Zapomniałem. Zapomniałem, co chciałem powiedzieć, o nie! Kurde, wybiło mnie to z rytmu. Cholera.
Bardzo mi się podoba estetyka tego poziomu, że jesteśmy jakby w tej drodze do przeniesienia się do Arabian Nights. Aha, o tych medalach mówiłem. No i zastępują po prostu rangi, ale dobra. Bardzo mi się ten poziom podoba, bo to jest taki fajny motyw, że jesteśmy w tym, można powiedzieć, portalu do tego świata po prostu. I to jest dla mnie cool koncept nawet. Co trochę też zrobiło Forces. Aha, i czasem nie dostajemy w ogóle tego medalu, jak mamy tak do dupy czas. Ale medal jest oczywiście brązowy, srebrny i... z brązu, ze srebra i złoty. Złoty oczywiście reprezentuje rangę S, tak nazwijmy to. Co? Estetyka tego poziomu jest fajna. Forces zrobiło coś podobnego z Null Space, ale no wiadomo... Wszyscy dobrze wiemy, jak to się skończyło. Jakby kiedyś... nie wiem, fajnie by było... Znaczy fajnie by było kiedyś... Fajnie by było, jakby Sega, nie wiem, wypuściła właśnie... Po Black Knightie wypuściła właśnie... taką spaczowaną wersję Secret Rings. Że właśnie... która miałaby sterowanie jak w Black Knightie. I to by było autentycznie spoko. Ja bym to bardzo szanował. Właśnie taki styl Black Knighta z Secret Rings. Albo jakby fani zrobili taki patch. Żeby jakoś wmodowali poziomy Secret Rings do Black Knighta i tak by można było to przychodzić. To by też było spoko. Ale no, modding Secret Rings i Black Knighta nie istnieje praktycznie. A fajnie by było, jakby tak. Znaczy, wiem, że trochę się zmieniło, że tam były jakieś tam odkrycia, ale nic za dużo. Co mnie trochę smuci. Fajnie by było, no bo tak naprawdę jedyne gry, jakie są... Dammit. Zapomniałem. Fajnie by było, jakby więcej gier z serii dostawało miłość moderską. No bo tak naprawdę, no, jedyne gry, jakie ludzie obchodzą, to albo na PC-cie, co nie zawsze też jest... nie zawsze też się sprawdza, bo na przykład takie Sonic Riders to nadal nie ma jakiegoś super... sceny moderskiej. Ale no, na przykład takie... No dobra, nie wiem, co jest przebyć. Że... Nawet Sonic Riders taki nie ma, ale no, większość gier na PC-cie ma jakiś tam modding scene. A na konsoli to bardzo rzadko. Wiem, że Shadow ma, O6 ma i Unleashed ma, a reszta ma... reszta tak nie za bardzo. A fajnie by było, jakby więcej ludzi obchodziło Colors, właśnie gry na Wii. Gry przenośne, bo kurde... Handheldowe gry Sonica w ogóle nie dostają miłości moderskiej, co mnie boli. Dobra, to jest jedna rzecz, z jaką mam tak naprawdę... No dobra, nie jedna, ale... mam z dużą z nią problem, czyli chodzenie do tyłu w tej grze. Ale... właśnie. No i kurde, no gry Sonica fajnie było, jakby miał więcej. Te handheldowe, no bo kurde. Seria Advance się prosi o jakieś Advance Fixed Edition, czy coś w tym stylu. Albo Sonic Rush też by był miał, też by sądzę, że miał spoko customowy poziomy. To jest coś, co bym bardzo chciał widzieć, a... nawet taki, o, albo Secret Rings Fixed Edition, to by było spoko do zobaczenia, a tak to... Nie za bardzo ludzie się jakoś... Co mnie najbardziej dziwi w sumie z Secret Rings, boże, Secret Rings, z Trilogią Rush, bo... Jednak tak wszyscy uwielbiają te gry i... Wszyscy mówią, że to jest najlepsze gry Sonica, a... Tak jakoś nikt za bardzo nie chce się zajmować modowaniem ich, co jest według mnie trochę dziwne, bo skoro wiecie, że to jest taka najlepsza gra, najlepsze gry Sonica, to dlaczego nikt nie chce modować? O! I złoty medal. That was tight! Kurde, lubię Jasona Griffitha w tych grach storybook. O, new page, czyli odblokowaliśmy kolejny chapter, można to nazwać. Więc teraz chyba będzie kwestia... Nie. Albo i nie. To nie wiem, w sumie nie pamiętam, co robiły książki.
w tej grze. No cóż. Będziemy tak sobie to przychodzić. No, będzie to troszeczkę nudniejsze, w szczególności z poziomami tutorialowymi, ale wy tego chcieliście, więc będziecie to mieli. Sami się o to przyjść. O, dobra. I to jest rzecz, z którą nadal mam problem. Teraz nie umiem w Secret... Boże, Secret Rings w ogóle... nie tu. Nie umiem po prostu grindować. To jest rzecz, której nie umiem zrobić. I to mnie boli. Znaczy, na szczęście w tej grze jest mało grindu. Grindowania. Nie grindu. Grindu jest troszeczkę, ale... Grindu samego w sobie jest mało. Grindowania. Nie. Grindu? Nie wiem sobie. Ring bonus. Additional rings to counter at gainstars. O. New World Unlock. Teraz nowy chapter się odblokował. Okay, so who's this guy who's trying to make the world disappear again? You mean the Eraser Djinn? Yeah, that's right. Can you take me to him? There is no need. What do you mean? He's here! What's that all about? Talk about close shaves! Maybe you know where I can get my quill sharpened too? Sonic! That's him! He's the evil spirit who is striking the words of our world from the pages! You! You must be that blue rat that just got added to the story! Don't you know anything? I'm not a rat! I'm a hedgehog! I am Eraser Djinn! I am the one who shall carve up this world as I see. Yeah, well, if you're gonna do that, can you at least wait until I'm done reading it first? Sonic? 100 of the 1001 knights have already been wiped clean. And soon, the rest shall join them, knight by knight. And then, with the 7 world rings... 7 world rings? You have gathered the 7 world rings for me. Have you not, Shara, my dear? Are you still going on about that? I told you those things don't even exist. And even if they did, I'd never give them to you. Oh, wouldn't you, though? I suppose a suitable punishment is in order, then. Look out! Sonic! Aha! So, this is how judgment is dealt, is it? This should be interesting. You listening? Bring me the 7 world rings before the arrow of flame extinguishes. If you do not, your life. Next, I think I shall collect the life of King Shahriar! The king is the creator of the Arabian Nights and the main character of the story. With my speed, we'll just have to make sure we get to him first!